Hej, hej, moi drodzy, witam was oczywiście niedzielny z tej strony w Norlandzie. Spróbujmy jeszcze pociągnąć moją wioskę z nowym królem, porachowanym przez jego szwagierkę. Nie wiem, dlaczego go tłukła niemiłosiernie. Zobaczcie, tak nawet po żonie przywaliła. Głęboka rana, rana dłoni, także nie ma lekko, prawie cały dzień się będzie bolić. Za to ją jakoś tak delikatnie traktowali, nie? 9 rana dłoni, rana żebra, a też 20. Nie wiem, czy jej nie pozabierać tych wszystkich sprzętów, żeby w razie czego jakiś znowu coś strzeli, chociaż już przeżyła, tak mi się wydaje, to katarzis, więc nie będzie tak źle. Mam nadzieję, mam taką nadzieję. Dobra, zobaczymy, co tu wyjdzie, bo mamy sporo bezrobotnych właśnie, ludzie nawet nam uciekają. Wymyśliłem, że tu jeszcze jedną gorzelnię postawię, bo mimo tego, że tu jest niby taka produkcja i w ogóle to jakoś to nie idzie. Powiem wam szczerze, gdzieś no dobra, coś tu produkują, ale na handel niewiele zostaje, więc wymyśliłem sobie, że na razie świat pomijam. Wymyśliłem sobie właśnie z tym majątek. Zobaczymy. Przez ostatnie 3 dni pił alkohol i miał gdzie spać. No dobra. Zobaczymy. Cały czas raczej próbuję wymyślić sobie, dlaczego ona miała te pierścienie. Być może to jest tak, że nie ma tej własności jako takiej królewskiej, tylko jest taka personalna, czyli król owszem ma, ale to nie zostaje tak jakby w królewskim skarbcu, tylko zostaje dla niego, dla króla, dla tej osoby. Jeżeli on umarł, to jego żona jakby dziedziczyła wszystko, tak? Czyli cały jego, wszystkie jego pierścienie plus swoje. Pewnie to tak mniej więcej wyglądało. Bo tak mniej więcej gdzieś wydaje mi się to wszystko tutaj chyba działa, że nie ma tego królewskiego skarca. Uhuhu, nastrój jest tragiczny. Złoża żelaza w kopalniach są ograniczone. Ulepszenia wzrasta, bo wydobycie jest trudniejsze. Dobra, sprawdźmy jak u nas to wygląda. Wydobyte żelazo 50 na 100, więc zdecydowanie przydałby nam się drugi poziom, ale kurde, ja u siebie nie widzę takiej opcji, że nam to żelazo, mamy drugi poziom, więc to jest problem. Pewnie trzeba by było się jakiś nauczyć wiedzy, bo ewidentnie nie mam opcji zniszcz. No cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze trochę tego żelaza pomęczymy. Teraz patrzę tak, czy nie przenieść tego tartaku. Bo to wszystko jest naprawdę, gdzieś to było przenieść właśnie, bo my mamy już słaby ten, wrzućmy to. To piątkę kosztuje. O, i zarządce. Kurde, problem jest tym, że no tylko możemy dać Goranę. Ja nie wiem, czy ona znowu nie zwariuje, bo mamy trochę zatrudnionych ludzi. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ludzie nam tu uciekają, niestety. O, mamy tu mianuj zarządcę. No tu już nie mamy wyjścia, musimy dać Relsylię. Na razie nie będę ulepszał, bo nie mamy żelaza. Zobaczmy, co tu się w ogóle złego dzieje. Wytwarzasz narzędzia, piwo, plony żyta, między lordami. No właśnie, Miromir Gorana. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tym, że oni się tak nie znoszą. Aha, a u Lidia, a to było to, co ja zrobiłem, że idzie uprawiać seks, ale niestety nie idzie chyba z Miromirem, tylko to będzie jakaś płatna uciecha. Niechcący kazałem jej to zrobić. Nie wiem, jak przerwać nadal to działanie takie, które im wymusiłem. Bo tu owszem mam inspekcję, nie? Ale to jakby działa. No trudno. No nie ma innej opcji. Tak, przyjdzie jakiś widzę wieśniak i pomoże naszej Lidii. Nie jest to dobry pomysł, bo to niestety będzie grzechem, jeśli się nie mylę. Nastrój co prawda jej się poprawi, ale wstyd za grzechy. No.
Można by się wyspowiadać, ale niestety to kosztuje, a my mamy tylko dwa pierścienie, więc nie ma szansy. Te grzechy, ten wstyd chyba... Nastrój oczywiście coraz lepszy, nie? Orgaz to orgaz, ale zobaczcie. No właśnie, minus 10. No tu niby dwa razy, o kurde. Ale dwa razy wstyd za grzech, minus 19. I nie wiem, czy to w ogóle mija. Oczywiście brak pierścieni to jest podstawa, więc to jest problemem. A tu co się dzieje? Podejrzewam niewierność. O kurde. No to będzie straszne, się rzeczy będą działy. Zobaczymy. 83 wyprodukowane browary, czyli wódeczki. I 100 bimber wytworzyli. No właśnie. Wytwarzaj do 100. Gdzie on jest? Powiedzcie mi, w którym miejscu mam ten bimber, skoro mam tylko 2. Czyli co, muszę zrobić 150, żebym miał... Zobaczę, czy mi starczy w ogóle tego. 140 zrobię, tak? To powinno... A nie, 60 mam tyle. Dobra, zróbmy 150, zobaczymy. Wytwarzaj do 150. No powiem wam, nie jest to proste. Powiem szczerze, nie jest to proste, bo nie do końca rozumiem, gdzie bierze się... O, teraz mam tylko plus 32. To jest jakieś dziwne. Tutaj na pewno coś niesie. 52 bimberki. Gdzie on to niesie? Z ciekawości. Pyk. Do składu. A, jest. Dopiero musi zanieść do składu. Dobra, czyli to jednak składy się przydają, jak widzicie, od czasu do czasu. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam mamy trochę drewna? Mamy. To bym też przeniósł, bo to miejsce tam to już niestety nie gwarantuje nam. Ja bym dał dosłownie... Aha, bo tu już jest jedno. To bym dał tu. Będzie dalej. Będzie dalej, ale... Miromir, chodź tutaj. Potrzebujemy dużo drewna. Zawsze się przyda. No i zobaczymy. No Miromir ma przerąbane. Mam nadzieję, że się nie załamie. Jest. Mielerz. Mamy mielerz, moi drodzy. Mamy mielerz. Wiedza. Zobaczę, czy jeszcze coś jest. Ten szafot. Kurde, kancelaria też by się przydała. Zdecydowanie. Zielarz. Kopalnia. Aha, bo my nie mamy tej wiedzy. Muszę się na nowo jakby nauczyć tej kopalni. Dobra, duszona brukiew. No kurde, dałbym, ale nie mamy książki, tak jakby, tak? Wydajność, kancelaria. Kancelaria pozwala nam zarządzać budynkami bez udziału lordów. One nie będą miały tych bonusów, ale będą działać. Nie wiem, czy szafot bym sobie jednak nie wymyślił. Tak przy... A co daje nam w ogóle dom chłopski? Dlaczego tutaj nie mam informacji, co ja będę miał, jak to wymyślę? Dobra, wiecie co? Może gdzieś jednak w encyklopedii jest. Dobra, nie będę tutaj gadał głupot. A, bo to jest wiedza. Pomoc. Czy tu będzie... Mechaniki? Nie, to raczej nie. Mapa też nie. Porady. Postaci. Gospodarka. Budynki. No właśnie, kancelaria, tak, to już widzieliśmy, majątek. Nie, tu nie widzę. Tutaj też raczej nie będzie, nie? Na szybko, chociaż czekajcie, świat, wiedza, dynastia. No nie. Trochę dziwne, że tutaj tego nie ma. Kancelaria, logistyki, bo nie ma w ogóle informacji o budynkach mieszkalnych, przynajmniej dopóki ich nie wymyślę, to oczywiście nie wiem, nie? Bo mam mielerz teraz, mogę produkować węgiel i to myślę trzeba będzie postawić, tylko pytanie jeszcze tak, surowce, kopalnie, właśnie kopalni nie potrafimy robić, trzeba się je na nowo nauczyć, bo to jest wiedza albo przekazywana dzieciom, albo musimy ją na nowo zdobyć, któryś z naszych rodów musi ją mieć. I tu w usługach, gdzie to było, nie, siedziba, nie, to w mieszkaniach. Co daje chłopski dom? No nie dowiemy się.
Tutaj, jak jest wymyślone, to wiemy. Tu nie wiemy, dla ilu chłopów, co to powoduje, czy daje im lepsze bonusy. Nie mam pojęcia, powiem wam szczerze, bo niestety nie wiadomo. No i właśnie to jest ten problem dla mnie. Więc dobra, ja na razie w tej wiedzy szafot. Naucz się, kto tu jest. No nie ma zbytnio nikogo takiego wybitnego, niestety. Ale dobra, zobaczymy, co się będzie działo. O, Ulidia i Miromir, dobra, przynajmniej to może się poprawi troszeczkę nastrój. I co? I nie poszło. Ohoho. Vesta i Miromir, relacja się pogorszyła. I gdzie jest? I dlaczego nie poszliście? Hej, Miromir. O co ty, co tu się podziało? Triumf w bitwie, pyszne mięso, niewierność, bolesna rana. Kiedy te rany zejdą? Rany, Julek, jak to mówią, nie? No robi się ciekawie albo nieciekawie. O, ma depresję. No, ulepszyć kopalnię. No chciałbym, tylko kurde, tu nie mam opcji w ogóle, jak ulepszyć. A nie mogę ulepszyć kopalni, bo żaden z sierotów u mnie nie ma umiejętności od kopalni, więc będzie lipa, bo on teraz nie będzie chciał się uczyć. Dobra, mamy wszystko. Browar, czemu nie robią browara? Mamy i mąkę. Znaczy mąkę, mamy i żytko, i mamy chmiel. I czemu tu browar się nie tworzy, co? Trochę dziwne. Dobra, ulepszamy to stanowisko pracy. Czy to już jest ulepszone? Chyba tak, a to jest zielarz. A, ja myślałem, że tu jest... No dobra, przesunąłem tutaj naszą tą, ale to chyba aż nie ma takiego problemu. No, zobaczymy, bo tu muszą pobudować. To tutaj nie trzeba ulepszać, ale tutaj tak. Mamy bezrobotnych, to buduj tu najpierw, jak najszybciej. Dobra. Chlanko jest. Trochę nawet nam powinno zostać tej wódeczki, tak myślę. Trochę kasy zarobiliśmy. Najgorsze jest to, że piwa nie produkujemy. Być może nie było jeszcze tego dnia wszystkich zasobów, nie? Dobra, zwijamy to. Budynek uszkodzony. Co znowu się zepsuło? A, no jak? Awaria. No i co mam teraz zrobić? Napraw. Muszę znać technologię. No to fajnie, to zostaliśmy bez żelaza. Świetnie. Miromir, już nie masz tej depresji. Błogość. Umiarkowane zmęczenie, intensywne... Aha, dobra, już go chyba nie bolą. A nie, jeszcze go trochę bolą niestety. Ale poziom bólu już nie jest taki wysoki. No zobaczymy. Mamy handlarza? Niestety nie mamy. Jak potrzebujemy kasy, to jak zwykle nie ma handlarza, bo mamy trochę zasobów. Ale dobra, niech się to dzieje, niech robią. Teraz mam pytanie, czy produkcja jest tu ustawiona? Jest, wytwarzaj do. No właśnie, wszystko jest fajnie. Tu niestety nikt nic nie podziałał. Aha, bo to jeszcze noc. O 7 dopiero zaczynają. Szafot na pewno postawimy. Będzie zawsze można wystraszyć naszych... No, mamy jakiegoś, kurde, przestępczość. Nie podoba mi się to. Mamy 4 wojowników w mieście. A można ich... Bezdomność, odrażający bimber. Kurde. Mamy tych 4 ludzi niby. To gdzie? Jak mogę sprawdzić? Kto jest tym włóczęgą? Dobra, muszę mieć ten chyba szafot, żeby w razie czego ich... Zadbaj o zapas drewna. No mam. A, ziemia się wyjałowi. To co się dzieje? Nie wystarcza ilość...
ilość do produkcji? No przecież jest. A, no dobra. Na razie nie ulepszamy, tylko niech to nam budują. Bo potrzebujemy miejsca do pracy, bo bezdomni. No właśnie, mamy takiego jednego. Liczba włóczęgów w mieście. Dobra, jestem ciekaw, jak to będzie funkcjonowało. Okej. Dajemy tutaj zarządcę. Dobra, damy Westę. Tu nie potrzebuję jakichś wielkich tych. Mamy czterech. Tu, czy tu można jeszcze ulepszyć? Można, ale to już drogo i nie mamy na to kasę. Ale wiecie co? Ja bym jeszcze tu postawił jeden tartak, surowce. Jeden tartak. Dużo nie kosztuje, szybko się w miarę buduje. Produkcja, co się tu podziało ciekawego? Węgiel, wytwórz nie. Minus. Wytwarzaj do. No nie wiem, niech będzie. Ile my możemy zabrać? 9, kurde, 20. Nie, 10, dobra, nie szalejemy. Tu wytworzymy 5 narzędzi. Zobaczymy, a nie wiem, mamy żelaza, więc zapomnij. Czyli tu będę mógł łuki tylko wytwarzać. Wytwarzaj do. Tutaj też mogę na razie zapomnieć. Bo nie mamy żelaza. Znaczy mamy żelaza, ale na razie odpuszczamy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak nam łuki, czy łuki potrzebujemy? Nie, narzędzia. Na razie narzędzia, same narzędzia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I ile nam to zje. Tutaj jestem wkurzony, że o, jest piwko. Pojawia się piwko. Mamy 12. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Tu są uprawa chmielu. A, więcej nie mogę dać ludzi. Gleba się wkrótce wyjałowi. Dobra, to damy radę. Mamy chyba trochę drewna. A tu co, nie mamy... Aha, no dobra, spokojnie. To jest mielerz. Ulepszać na razie się nie będziemy. Najważniejsze jest to, żeby nam kopalnie w końcu Miromir się nauczył, bo jest bieda. Bieda i teraz tak, mamy 22, 24, teraz tak, czy my handlujemy? Nie, piwo nie, więc ja każę wszystko przenieść teraz, wyślij teraz, co pobudowaliście, ma trafić do schowków, zaraz zobaczymy, niosą coś, pyk, no i nareszcie w końcu, lordowie napiją się piwka i podjedzą mąki, jakkolwiek by to brzmiało. ale działa, moi drodzy. Ja bym tu jeszcze w tej produkcji zrobił też tak ze 40. Wytwarzaj 20. Dobra, zróbmy do 30. Coś tu się w końcu może ruszy. Zobaczymy. Dobra, drewienko się chyba przyniosło. Nie, dobra, bo oni jeszcze nie mieli pogadanki. Teraz dopiero niosą. Statystyki dnia. Mamy kopalnię, więc mogę ją naprawić nareszcie. Dobra, natychmiast to budujcie. Natychmiast. Niech Miromir na razie odsapnie. Bo to też musi chwilę odpocząć. Szafot niech się Gorana uczy. Ta Uligia, czy ty... Jak długo będziesz miała te wstydy i wszystkie? Minus 7. Ciekawe ile czasu. No nie mogę, bo nie wyspowiadamy się, bo nie mamy kasiory. Po prostu. Z Goraną Ulidia Miromir się pogorszyła. Lojalność 48 powoli rośnie. Lekka samotność, Bimber, dobra, tutaj będzie ok, bo teraz w końcu mają coś lepszego. Reszta ludzi niestety na razie nie, więc no ciężko będzie. Miromir subtezują aluzję Westa. Dobra, zastanawiam się, jakby to w końcu ogarnąć i być może wreszcie. Kości zwiastują stratę. Odrażający Bimber. Oj, tam.
Ten bimber wcale nie jest taki zły. Dobra, kopalnię już mamy. To lecimy na szybko, no. O, ktoś tutaj, czekajcie, czekajcie. Tutaj coś zakrwawionego widziałem. A nie, to chyba ofiara była. Tak, to była jakaś ofiara, dobra. Tutaj jest tartak, poziom drugi. A tu, a właśnie, nie mamy nikogo, zarządca. Lerisilla niech przyjdzie, też się przyda. Ulepszymy go. Chociaż nie, dobra, nie ulepszamy. Dobra, jak to przerwać? Dobra, przerwałem. Wybaczcie, oczywiście nie... Wyciszony telefon, bo chodzi o to, żeby... Zostało mi trochę drewna na to pole, na jego polepszenie, gdy się wyjałowi. Mamy 150 bimbru. To jest pytanie, czy oni przyniosą to, co... A ja nie chcę wstrzymywać pracy. Kurde. Do roboty, nie ma żadnej wstrzymywania pracy. Źle to zrobiłem, jak zwykle, nie? Cały ja. Nie wiem, czy nie trzeba będzie... No nie... Bezdomność, dobra, budujemy koniecznie. Barak. Barak i to musi być na ten czas najszybciej budowany na świecie, dobra. Lecimy. Tutaj jest jakaś robota? Jest. Ulepsz. 80 drewna. Dobra, Gorana znowu coraz bardziej nas nie lubi. Ale nie jest tak źle, mimo tych wszystkich intryg. Ulidia Miromil. Co ty kombinujesz, Ulidia? Ja nie wiem. Nie dosyć, że robisz takie numery, to jeszcze tutaj kręcisz. Dobra, mamy teraz tak. Mamy trochę... To nie stosunki, tylko możemy zarządcę dać i to będzie tu i proszę bardzo, niech nam produkują te narzędzia. Patrzcie, co jest grane. I wyłączyć spanie, że tak powiem. O co chodzi? Że jakiś brak myśli dziwny, nie? Wstrzymaj pracę. Nie mam pojęcia. Być może w czasie wolnym to po prostu nie działa. Najgorsze jest to, że znowu nie ma handlarza. I to jest trochę upierdliwe, bo tu byśmy go bardzo potrzebowali, chociażby ze względu na te pierścienie. Ale jest dobrze, bo lordowie mogą sobie popić normalnego alkoholu. Raport gospodarczy 72 zł, więc nawet bez karawany coś zarabiamy. Mnóstwo energii, pyszne mięso, błogość. Mięso się zaraz wam skończy i to będzie problem. dobra. Wstyd za grzechy i pierścienie, jak zwykle, nie? Dobra, mamy trochę drewna, wszystkiego jest. Dobra, puszczamy na maksa. Będziemy mieli szafot. Ale najpierw niech budują, bo ci bezdomni będą nam tutaj tych włóczęgów tworzyć. Nie wiem jak to zrobić. A, bo tu mamy tych niedziałających, tak? Nie, no jest. No dobra, tylko musiał minąć dzień. Dopiero i się zaliczyło, że mają pracę, więc tylko trzech bezdomnych to jeszcze pewnie to. Nie wiem o co chodzi, ale nam nie chce przestać nie pracować. Trochę lipa. O, dobra, mamy jeden. Ręcznie to zrobiłem. Zadziałało. Dobra, wszyscy idą się tam. No tutaj to wiadomo, potrzebujemy świątyń? Już mamy świątynię. A, może się nie mieszczą. Jest jakiś drugi poziom świątyni? Nie widzę, ale na razie ze świątynią to byśmy mieli pewnie problem. Ile taka świątynia 10 tego i 150 tego? No nie mamy ani tego, ani tego.
Wiecie co? Dobra, na razie podstawa, czyli budujemy najpierw ten dom dla chłopów, upgrade'ujemy tartak. Tu mamy 7 tych, to bym też kurde zupgrade'ował, ale drogie jest. Niech budują, niech budują. Dawać tu nosić im, nosić. Budowniczy idą, a nie, dobra, to idzie Lursilda. Czyli Lursilda nam zarządza, a tutaj nam produkują, w końcu produkują narzędzia. Dobra, nie mamy. Wytwarzaj piwo, 40. Dobra, czyli ja muszę zrobić. Wytwarzaj do. Tak, do 40. I tu wytwarzaj do 150. Dobra, na razie to wygląda. Nawet sensownie. Nawet sensownie, dobra. Na 177 przychylność, pięknie, seksualne poddanie. Szkoda, że ja tego biskupa nie mogę wysłać tak jak tam, nie? Na jakieś działanie społeczne. Zabij otrój. No to ciekawe. No dobra, zobaczymy. Miromir. Budujecie to w końcu? No nie wiem, niby bezdomni są, nie? I bezrobotni, kurde, a drewno niknie. Ulina Timelos odmawia schadzki. No i bardzo dobrze. I to bardzo dobrze, a ty cwaniaku. Jeden. Brawo Ulida, brawo Ulida. Powoli wraca do normy. Dobra, szafot zaraz będzie. Elegancko. Gorana go właśnie studiuje. Albo przynajmniej powinna. O, Lersina Gorana zaczyna odczuwać nienawiść. Dobra, o co tu chodzi? Za co? Minus 52 zazdrości potomstwa. Jakiego? Przecież my już nie mamy. Dobra, czy możemy jej kazać spędzić wspólnie czas z Goraną? Tak, no bo ja nie chcę mieć tutaj jakichś szalonych wariatów, którzy się mordują po drodze. Dlaczego nie mam drewna? Dlaczego mi nikt nie przynosi drewna? Co tu jest grane? Budowniczy, gdzie jesteście? I gdzie jest drewno tutaj? Czemu nikt tu nie przynosi drewna? Ci dostają węgla, drewno, a czemu ci nie dostają? Mamy drewno. Lesilia otwiera oczy Tanemus. Vesta, z kim ty tak tutaj szalejesz? Uprawia seks, proszę bardzo. Z jakimś chłopem. No okej, okay, nie będzie to. Ale przynajmniej minus 3. Co tu jest grane? Gleba się wyjałowiła. No dobra. Czyli dorzucamy tutaj. Ta nadal się nie nauczyła. Patrzę, tak wszystko jest ok. Jedyny problem, że kasa leci w dół, ale to teraz powinno wzrosnąć, jak będą kupować chyba. Mamy szafot. Dobra. Mamy Miromi Ulidian. Jest! Nareszcie! No dobra, to małżeństwo może jednak przetrwa, moi drodzy. Teraz tak, czy ta pędziła trochę czas? Minus 39, nie? Wygląda to źle. Vesta z tą Goraną strasznie. Dobra, robimy to samo. Społecznie spędź czas Gorana, bo widzę, że tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Trzeba to ułagodzić. Minus 200. A, podatek nam walnęli, nie? Handel. Gorana. Ta-da-dam. Ja pierdzielę, ile kasiory w plecy, nie? Za te. No dobra, ale mamy teraz naprawdę dużo wódeczki. I to nam, myślę tak, ratuje skórę. Nawet porządnie nam ratuje skórę. Ja bym sprzedał nawet dychę
Jeśli chodzi tak, wiecie co? To jest dobry handel. To jest dobry handel. Nie wiem, czy do czegoś nam to są do broni produkcji potrzebne, ale na razie byśmy to przehandlowali. Na razie przehandlowali. Patrzę, co tu jeszcze jest. To są dobre rzeczy na handel. Ale chyba tak połowę oddam, bo to bardzo powoli przyrasta. Dobra. Tego nawet nie wyrzucamy, bo nasycenie jest z rynku totalne. Chmielku, chmielku. Dobra, nie szalejemy. Zobaczymy 312. Dobra, i patrzymy tak. Na pewno bym wziął wszystkie pierścienie, bo mamy tak na zero, że aż głowa boli. Maniery. Nie, niekoniecznie. Chlew, kuźnia broni. To by mi się przydało. Gorzelnia ulepszenie, to by było dodatkowe miejsce pracy, to nie to. Aromatyczne piwo, to by było lepsze. Aromatyczne albo nie wiecie co? Laboratorium alchemiczne, żebyśmy mogli robić. Tak, to dorzućmy jeszcze tutaj więcej kasiorki. Trochę tu, żeby to wyjść jednak na plusie. 10 nie, boję się, że lordowie się nie napiją odpowiednio. Dobra, polecimy na razie z tymi kwiatkami wszystkimi, bo i tak do niczego ich nie potrzebuję. No, a tutaj to będziemy dodawać kasę, tak? No, dokładnie. Dobra, ile? 5 do zapłaty nie jest dużo. Nie, oddajcie trochę tego. Oddajcie tam, żeby zdyszka została. Polecimy mąką. Mąka się na pewno opłaci. O, mamy coś na plusie. Przehandlowane i trochę nawet pierścieni. Więc nie wygląda to tragicznie. No powiem wam, że Westagorano zaczyna odczuwać nienawiść. Ha, no trudno. Niech tak będzie, ale my to poprawimy, bo one teraz spędzają ze sobą trochę czasu. O, już zniknęło. Blizny. Dobra, Lelisa ma tylko minus 40. Brudne plotki za złość pierścieni. No tak, no pierścieni ona ma naprawdę Gorana dużo i to jest ten problem. Nie chcę tu jej obniżać lojalności, ale mamy już szafocik, nie? Tylko czemu nikt nie buduje? Czemu tu nikt nie buduje? No dobra, zobaczymy. Mamy 80% już zrobione, 75 mieszkańców. Czekam na to, aż to w końcu wybudują. Dziwne, że nie chcą. Mamy naprawdę drewna sporo. Raport gospodarczy plus 75. No, coś zarobiliśmy jednak. Dobra, jakoś widzę powolutku się tu dzieje. Kończymy dzień i myślę, że na tym też skończymy odcinek. Czyli powolutku sytuacja wewnętrzna kraju jest ok. Powoli też trzeba by było. O, właśnie, brukwiowy tyfus. Brukiew już niestety odpada, więc mąki trzeba będzie mieć dużo, dużo więcej. No i tutaj mamy problem, ale dobra, moi drodzy, to kolejna rzecz, którą trzeba będzie ogarnąć i tyle, no. Patrzę, jakie my tu stosunki mamy z resztą. Opuszczone miasto, spalona wioska. Można odbudować to miasto. Zasiedl ruiny. Kogo? Gorane byśmy tu wysłali, nie? Trochę nam brakuje tam ludzi. A, nie wiem, nie wiem. Ale to jest do pomyślenia. Dobra rzecz. Bo miasta niestety zawsze się by przydały. Tutaj mamy siedmiu jeńców.
12 zajęć, można by ich sprzedać karawanie, to też by był niezły biznes. Moi drodzy, dajcie znać, czy warto brać drugą taką wioseczkę. I czy jak wyślemy Goranę, bo tego się trochę boję, że ona ma właśnie 3, a my nie będziemy mieli kim zarządzać. Cholewka. Przydałby się jeszcze jeden wolny szlachcic, żeby go wziąć i... Chyba, że damy Westą. Ona i tak nie znosi Gorany. Zobaczcie, jakbyśmy Lelsilię wysłali. Tylko zabraknie nam ludzi do rządzenia, nie? No i to jest ten problem. No właśnie, to jest ten problem. Dobra, moi drodzy, jak macie jakiś pomysł, to ja czekam w komentarzach, są wasze, a na razie trzymajcie się, hej hej.